Czcigodni kapłani, drodzy bracia i siostry pielgrzymi, to pielgrzymkowe zmęczenie i utrudzenie przemieniamy na złoto naszej ofiary, którą Bogu składamy. Ten trud i wysiłek przemieni się w wielką radość. Zrozumiem to lepiej, gdy wczytamy się w ten fragment dzisiejszej Ewangelii z Ewangelii Mateusza o konieczności wyrzeczenia, ponieważ ten fragment najlepiej streszcza życie naszej świętej patronki, świętej Teresy Benedykty, Edyty Stein. Ona żyła tajemnicą krzyża. Ona miała już wcześniej tę intuicję, że jak Pan Jezus na krzyżu, tak i ona odda życie, oddała to życie za swój naród i wraz z nim za naród żydowski, ale również i za Europę pogrążoną w szaleństwie śmierci, w szaleństwie wyprowadzenia piekła na powierzchnię ziemi. Bo taki był wiek XX, wiek wielkich, morderczych wojen, które doprowadziły do śmierci dziesiątki milionów ludzi. Święta Benedykta jest dokładną ilustracją tego, co Jezus powiedział. Nie tylko wzięła krzyż swój i go naśladowała, ale również straciła swoje życie z jego powodu. Była błyskotliwym filozofem XX wieku. Była znakomitym pedagogiem. Później te zainteresowania porzuciła, by się oddać mistyce, by właśnie pisać o krzyżu Jezusa Chrystusa. Do wiary pociągnęła swoją siostrę Różę. Obie zginęły w komorze gazowej właśnie 9 sierpnia 1942 roku. I została zaliczona do grona patronów Europy wraz ze świętym Benedyktem, którego imię przybrała, wraz ze świętą Katarzyną Sieneńską, wraz ze świętą Brygidą Szwedzką. One budowały Europę, a tę Europę współczesną, Europę walki życia ze śmiercią, właśnie reprezentuje ona, Edyta Stein. I dziękujemy jej za to i modlimy się, żeby nas wspomagała w naszym dążeniu do Jezusa Chrystusa, do Królestwa Niebieskiego, też tą naszą własną, każdemu przypisaną drogą krzyżową. Dzisiaj jesteśmy przyjmowani w Bazylice, gdzie króluje Święta Rodzina. I to jest bardzo ważny posterunek i ważne zatrzymanie w naszej pielgrzymiej drodze, bo przyjmuje nas rodzina, którą nazywamy świętą. Jest to bardzo rzadki obraz Najświętszej Rodziny, którą widzimy nad ołtarzem i tutaj w witrażu nad organami, dlatego że ukazuje Świętą Rodzinę siedzącą za stołem i spożywającą posiłek. Nie jest to banalny obraz. Jest to obraz niesłychanie istotny i ważny, skoro Eucharystia przyjmuje formę uczty, świętej uczty, jak mówimy. A więc jeżeli Jezus wybrał tę formę życia ludzkiego jako model Eucharystii, czyli tej najgłębszej więzi, jaka może ludzi łączyć, w postaci właśnie wieczerzy, posiłku wokół wspólnego stołu, to przecież nawiązał również do tych wcześniejszych obrazów, kiedy opisuje wieczną ucztę prorok Izajasz, ucztę, którą Pan Bóg nam przygotuje w swoim domu, w Królestwie Niebieskim. I rzeczywiście dla Jezusa zasiadanie do posiłku
było ważną czynnością również ewangelizacji. Zarzucano mu, że jada z grzesznikami i celnikami, ale właśnie on zapraszał do stołu, do wspólnego stołu celników i grzeszników, żeby im okazać życzliwość, żeby im okazać wspólną więź w człowieczeństwie najpierw, ale później i w religii, i żeby właśnie w takich intymnych, domowych warunkach móc przekazać słowo życia tym ludziom, którzy byli daleko i którzy być może szukali swojej drogi. Przecież czytamy również, że gdy Pan Jezus uzdrowił teściową Piotra, wówczas natychmiast wstała i posługiwała mu przy stole, a to było właśnie w domu Piotra w Kafarnaum. Wiemy również, że święta Marta przygotowywała mu posiłek w Betanii, tam gdzie się zatrzymywał, w tym przyjacielskim domu i gdzie mógł zażyć trochę życia rodzinnego wśród właśnie swoich przyjaciół, Łazarza, Marii i Marty. To tam właśnie też przyszła kobieta z olejkiem alabastrowym i namaściła go przy stole będącego tym olejkiem już na przyszły pogrzeb i śmierć. A więc święta rodzina zasiada przy stole. Wielki malarz Rublew namalował obraz Świętej Trójcy. I na tym obrazie osoby Świętej Trójcy siedzą wokół stołu. Być może ten obraz był inspiracją dzisiejszego tutaj malarza, który ukazał w ten sposób świętą rodzinę. Ale to, co uderza w jednym i drugim obrazie, że osoby zasiadające do tego stołu nie są zajęte sobą, tylko zawsze są zajęte drugim. Patrzą na drugiego, nie patrzą tylko w swój talerz. Służą innym. Matka Boża podaje Jezusowi gruszkę, to jest zresztą symbol płodności, a jednocześnie święty Józef daje mu szklankę z napojem. A więc skoncentrowanie na drugim człowieku. I uczy nas papież Franciszek nowej kultury życia rodzinnego. To właśnie mówi, by prostymi słowami nawiązywać relacje w rodzinie, reperować zepsute relacje, po to, że mówimy: proszę, przepraszam, dziękuję. Właśnie te słowa są tak ważne przy stole i po to, żeby móc usiąść razem do stołu, o czym coraz częściej zapominamy. W jak wielu rodzinach już nie ma posiłków spożywanych przy jednym rodzinnym stole. Każdy w swoim czasie dopada lodówki, coś tam wyciąga, coś przegryza. Nie ma tego błogosławionego czasu, kiedy rodzina siada i ma czas dla siebie. Rodzice mają czas dla siebie, a zwłaszcza rodzice mają czas dla swoich dzieci, które nie tylko słuchają, ale powinny się też swobodnie wypowiadać. Najpiękniejsze posiłki rodzinne spędziłem w rodzinach wielodzietnych, kiedy wszystkie dzieci, bez względu na wiek, od najstarszych do najmłodszych, siedzą przy stole, dobrze się zachowując przy stole, bo to jest też sztuka, i jednocześnie biorą udział w rozmowie, którą wszyscy prowadzą. Tego się musimy uczyć i do tego znaleźć czas, bo to jest czas zbawienia dla naszych rodzin. Niech przynajmniej raz w tygodniu, w ciągu dni powszednich, jeżeli nie ma innych okoliczności, być może najlepiej wieczorem, ale na pewno w niedzielę usiąść przy jednym stole i nawiązywać relacje. Przecież jedzenie nie jest tylko jedną przyczyną zasiadania przy stole. Przy stole sadzamy ludzi, których cenimy, których kochamy, których włączamy do naszej intymności i tę intymność z nimi dzielimy. A któż nie jest nam bliższy, jeżeli nie
własne dzieci, jeżeli nie współmałżonkowie i jeżeli nie dziadkowie i babcie, które też przy tym stole powinny być, by nawiązać więzy międzypokoleniowe, i do tego również wzywa nas papież Franciszek. Ciągle mówi młodym teraz na Światowych Dniach Młodzieży również, żeby rozmawiali z dziadkami i babciami, bo oni mają tyle do powiedzenia, oni życie przeżyli, oni życie znają od dobrej i od złej strony, oni są ludźmi obarczeni ogromnym doświadczeniem i należy im zaufać, a nie uważać za osoby w życiu niepotrzebne, bo starość jest niemodna. I najlepiej babcie i dziadka jak najszybciej odstawić do domu starców, żeby tam w samotności i porzuceniu umierał. Drodzy bracia i siostry, niech więc ten czas, który jest tak nam bardzo potrzebny i którego uczymy się od świętej rodziny, będzie również naszym zwyczajem, by budować wspólnotę rodzinną, by budować krąg rodzinny, który się w ten sposób kształtuje i właśnie wymaga takich słów służących komunii, a więc ścisłemu związkowi jedności, solidarności, braterstwa, właśnie miłosierdzia i czułości rodzinnej. Jest to szkoła życia, jest to jednocześnie platforma, że tak powiem, na której można przedstawić wszystkie i położyć wszystkie problemy bieżącego życia. Niemniej wspólny posiłek powinien prowadzić do modlitwy rodzinnej. Już przez sam fakt, że rodzice błogosławią ten stół, że rodzice dziękują po posiłku za to, co otrzymali, nie tylko na talerzu, ale z tego nadzwyczajnego spotkania. Jeżeli rzeczywiście rodzice będą świadomi tego, jak bardzo wychowawczym czasem jest czas spędzony przy stole. Nie należy go skracać. Należy zgasić telewizor. Należy słuchać jeden drugiego. I też nie będzie prawdziwego życia rodzinnego, głębokiego, solidarnego, wzajemnej miłości i miłosierdzia, jeżeli nie będzie modlitwy rodzinnej, której zupełnie nie praktykujemy, którą zatraciliśmy. Ale przecież pamiętajmy, że w tradycji, tej najlepszej tradycji polskiej, była modlitwa w rodzinie, gdzie dzieci i rodzice, dziadkowie wspólnie się modlili. Każda rodzina dzisiejsza powinna mieć taki kącik do modlenia się, gdzie można właśnie taką wspólną modlitwę odbyć. Ale ile taka modlitwa wymaga od nas pokory? Bo wobec Boga stajemy się pokorni. Wobec Boga przestajemy się mądrzyć. Wobec Boga uczymy się słuchać. Wobec Boga uczymy się być sprawiedliwymi. Wobec Boga uczymy się przebaczać. Wobec Boga uczymy dostrzegać drugiego. Dlaczego jest smutny? Dlaczego płacze? Dlaczego nic nie mówi? To są wszystko sygnały alarmowe oczekujące naszej reakcji. Bez takiej okazji tego nie widzimy i nie słyszymy. Niech święta rodzina, która tutaj króluje, nauczy nas kultury życia w rodzinie. Niech nas nauczy kultury bycia razem, kultury służenia sobie wzajemnie, wzajemnego szacunku, wzajemnej miłości, która będzie cementowana przez modlitwę wszystkich członków tejże rodziny. A więc prośmy świętą Edytę Stein, która była dzieckiem 11-dzietnej rodziny i tam uczyła się
kultury rodzinnej, w tradycyjnej rodzinie żydowskiej, która żyła Starym Testamentem. Ale przecież to jej też pomogło odkryć wspaniałą wspólnotę uczniów i uczennic Jezusa Chrystusa. Niech Święta Rodzina nam błogosławi, niech nas zdrowych i radosnych doprowadzi do Królowej Polski, do Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie nasza radość będzie pełna. Amen.